Witam serdecznie Państwa. Czy 2 miliony Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zacznie uciekać z Wielkiej Brytanii jeszcze szybciej? Jak wiemy, zaczął się wielki, malutki eksodusik z Wielkiej Brytanii Polaków, oczywiście po Brexicie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sytuacja w Wielkiej Brytanii gospodarczo jest coraz bardziej dramatyczna. Mówmy sobie wprost. Przy zapadającym się funcie brytyjskim, podwyższanym wieku emerytalnym, który potrafi być nawet o 13 lat wyższy aniżeli w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii większość kobiet już przejdzie w wieku emerytalnym 67-68 lat, a w Polsce dalej kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a nawet 55 lat, a wielu ludzi przychodzi jeszcze na emeryturę jeszcze szybciej, czyli o 15, a czasem 20 lat szybciej. Taka w danym momencie jest, szanowni Państwo, w Polsce rzeczywistość i ci ludzie wtedy nie muszą pracować, a ludzie w Wielkiej Brytanii będą pracować do 68 roku życia, kto wie, może jeszcze dłużej. Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest dramatyczna. Ze względu na to, że świat dowiedział się, że no teraz jest na świecie taki problem walut. Walutowy problem jest na świecie, szanowni państwo, gdy wydaje mi się jeszcze, że dolar amerykański zostanie walutą światową, euro także się utrzyma, to jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, to na pewno funt brytyjski już nigdy prawdopodobnie nie odzyska swojej świetności, jeżeli w ogóle możemy mówić, że funt brytyjski miał jakąkolwiek świetność w ostatnich latach. Szanowni Państwo, właśnie oglądamy zawalenia funta brytyjskiego od dziesięcioleci, tylko że my żeśmy tego nie rozumieli. Przypominam jeszcze raz, 50 lat temu, w 72 czy tam 3 roku, pokażę to na wykresie, szanowni państwo, to wszystko może spowodować wielki masowy powrót Europejczyków do Europy. Tak jest, szanowni państwo, Polaków, Litwinów, Słowaków, Czechów, Łotyszy, Rumunów, Bułgarów i tak dalej, do krajów europejskich, nie do końca do swoich krajów pochodzenia, choć w znacznej części tak. Tym bardziej, jeżeli sytuacja ucichnie pomiędzy Rosją i Ukrainą. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, to jest Chief GBP, Chief. Ja będę ciągle to przytaczał, ten kurs funta brytyjskiego do franka szwajcarskiego, bo my Polacy w ogóle nie mamy tego w swojej kulturze tak zwanej wiedzowej, tak, w tej swojej polskiej świadomości, czym jest w ogóle funt brytyjski. Proszę zobaczyć, czym jest frank szwajcarski, no i funt brytyjski już dawno jest walutą zapadającą się. Proszę zobaczyć od roku, tu mamy rok 74 bodajże, proszę zobaczyć, tu mamy rok, o który to jest 74, tutaj weźmiemy wykres taki bardziej prawdziwy, czyli świecowy. Widzimy, w 74 roku, szanowni państwo, jeden funt brytyjski kosztował 6,6 korony, tutaj akurat tak mi pokazało, 6,5 korony, czyli 6,5 koron, czyli wiecie, to tak jakby funt kosztuje 6 zł, kiedyś tam chwilę kosztował 6,50, no i do tego franków szwajcarskich, nie koron, że mi się to wszystko myli, znaczy się nie myli mi się, tylko po prostu czasem się niechcąco użyję złego wyrażenia, mi się to nie myli, przecież ja wiem, że to są franki szwajcarskie, tylko że ja do Państwa nagrywam, ja tego wcześniej nie układam, to nie ma żadnych takich scenariuszy, ja do Państwa nagrywam, ja tego nawet potem nie przesłuchuję, zanim to wrzucę, jedziemy z tematem, bo ja nie mam takich potrzeb intelektualnych, żeby coś przesłuchiwać 10 razy, to się wszystko zgadza, szanowni państwo, tylko się czasem po prostu przejęzyczę, o tak to się mówi, przejęzyczę się, to nie znaczy, że się mylę, tylko przejęzyczę. Szanowni państwo, tak więc w 74 roku funt brytyjski kosztował 6,5 franka szwajcarskiego, no i ten funt zapadł się, proszę zobaczyć, do jednego franka szwajcarskiego. Dzisiaj mamy sytuację, w której funt brytyjski, szanowni państwo, załamał się w sprawie 7 franków szwajcarskich do jednego franka szwajcarskiego. I teraz powstaje pytanie, czy istnieje taka możliwość, żeby funt brytyjski kosztował 1 zł? Dzisiaj mamy funta brytyjskiego po 5 zł. Czy to jest możliwe, aby funt brytyjski kosztował 1 zł? Jest to możliwe, jak najbardziej. Oczywiście tutaj mieliśmy ten okres aż 50-letni.
Gdyby w Polsce akurat nie było żadnych problemów jakichś geopolitycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdybyśmy mieli taką spokojną politykę przez następne pół wieku, czy 30 lat, czy 40 lat, coś w tym stylu, to jest to bardzo możliwe, że w następnych latach i dekadach jeszcze dalej będzie się funt brytyjski zapadał i to właśnie pokazuje, że Europejczycy mieszkający w Wielkiej Brytanii będą masowo z Wielkiej Brytanii wyjeżdżać, tym bardziej tacy Europejczycy, którzy znają dalej swoje języki typu Polak, Słowak, Litwin, Łotysz, prawda, Czech, nie wiem, Węgier, prawda, Chorwat, no będą wyjeżdżać, bo jeżeli tak będzie to wyglądało z funtem brytyjskim, jak przez ostatnie 50 lat wyglądało, no to inaczej nie może być. Bo, szanowni państwo, 3 czy 4 miliony Europejczyków nie wyjechało do Wielkiej Brytanii, bo lubią jeść kebaby, czy też, no bo tak, bo Wielkiej Brytanii to, Wielka Brytania to nie jest, szanowni państwo, herbatka o 17.00, Wielka Brytania to kebab z jakimś słodzonym piciem, prawda, jakiejś korporacji, no i tyle. To jest Wielka Brytania, szanowni państwo. W danym momencie oczywiście Brytyjczycy mają bardzo dobre, bardzo dobre kulinaria, typu na przykład no ja fish and chips, bardzo dobre, prawda, to jest bardzo dobre, dobrze robią ten fish and chips, czyli ryby z frytkami, bardzo dobre robią, no mają też oczywiście English breakfast, no ale przez ostatnie dziesięciolecia narodową potrawą Brytyjczyków i piciem Brytyjczyków stał się kebs z jakimś kolorowym cukrem, a nie herbatka, szanowni państwo, English breakfast i tak dalej, i tak dalej. To taka rzeczywistość. No niestety tak to się dzieje i to będzie postępować. I to będzie postępować i to jeszcze bardzo mocno będzie postępować w następnych latach, bo widząc to, jaką mamy przecież na Wielką Brytanię, szanowni państwo, mówmy sobie wprost, tam jest inwazja. Tam przyjechało 1,5 miliona ludzi w rok. W rok, na łódkach, różnie, samolotami, w rok, szanowni państwo, ale nie Europejczyków, Azjatów, prawda, Azjatów, Hindusów, prawda, i tak dalej, więc oni obniżają standard życia, Brytyjczycy, elity brytyjskie dobrze wiedzą, co robią, musieli wyjść z Unii Europejskiej, szanowni państwo, musieli wyjść z Unii Europejskiej, bo oni wiedzą, czym jest funt brytyjski, że ten funt brytyjski się zawala. Europejczycy domagali się, aby Brytania przestała tych swoich takich systemów, które pozwalały wyciągać pieniądze z Europy bezpodatkowo i potem jeszcze raz inwestować w Europie znowuż bezpodatkowo poprzez Londyn, ukradzione nawet pieniądze na masową skalę poprzez ich zamorskie terytoria, które tam się nie płaci podatków, prawda, czyli te raje podatkowe, no i oni tego nie chcieli uczynić, więc dlatego wyszli, prawda, między innymi też dlatego, że no, oni drukują dużo tych funtów brytyjskich, to też chodziło o to, że no, Europa też się domagała, żeby no, nie drukowali tych funtów, no bo przecież jeżeli oni handlują z Europą, no i oni się drukują te funty, to Europejczycy muszą trzymać te funty dodatkowo, co oni tam robili, no ale oni mieli te ulgi podatkowe wszystkie z Europą, prawda, i tak dalej, bo wcale to tak nie jest, że oni płacili dużo na Europę, to jest nieprawda, że oni płacili dużo na Europę, generalnie to jest kłamstwo, no bo oni tam sobie zawsze wyciągali takie dodatkowe ulgi, jeżeli chodzi o Unię Europejską. No i to się, szanowni państwo, dzieje od 50 lat. To, co ja państwu pokazuję, nie jest żadnym zaskoczeniem dla wielu krajów europejskich, dla wielu krajów na świecie, dla ekonomistów, finansistów, to jest w ogóle normalne to, co pokazuję. Tylko w Polsce tego się nie pokazuje, bo w Polsce no nie ma takich ludzi, szanowni państwo, którzy by to rozumieli. Znaczy są jacyś ludzie, którzy to rozumieją, no ale to nie ma przebicia. Mądre kraje to rozumieją, dlatego wiele mądrych krajów w ogóle nie trzyma funta brytyjskiego w swoich skarbcach narodowych, bo nie są ostatnimi frajerami, bo jeżeli widzimy, jeżeli, szanowni państwo, w 74 roku, pomijając oprocentowania, jeżeli w 74 roku do skarbca narodowego, wiadomo, że wtedy ten skarbiec narodowy w Polsce był inny, jeżeli do skarbca narodowego w 74 roku schowalibyśmy 10 milionów funtów, tak, to do dzisiaj powiedzmy mielibyśmy 10 milionów funtów, tak, przez 50 lat, tam już pomijając te oprocentowania.
No i my dzisiaj to uskuteczniamy, ale gdyby te 10 milionów funtów w 1974 roku zamienić na franki szwajcarskie, no to byśmy kupili wtedy te prawie 65 milionów franków szwajcarskich, prawda? I gdybyśmy trzymali zamiast funtów brytyjskich w narodowym skarbcu, tam pomijając odsetki, sretki czy coś w tym stylu, i do dzisiaj byśmy mieli te 65 milionów franków szwajcarskich, prawda? No to mielibyśmy 65 milionów franków szwajcarskich, tylko że dzisiaj 65 milionów franków szwajcarskich to jest, powiedzmy, te, wiecie, 62 miliony funtów, bo to jest kawałek, to nie jest dokładnie 65, prawda? No ale wtedy to też było jeszcze wyżej, to właściwie można tak powiedzieć wizualnie 65 milionów funtów zaokrąglając, prawda? Czyli, szanowni państwo, chowając 10 milionów funtów w 74, do dzisiaj mielibyśmy 10 milionów funtów, ale gdyby te 10 milionów funtów w 74 wymienić na franki szwajcarskie, to do dzisiaj mielibyśmy 65 milionów franków szwajcarskich, a 65 milionów franków szwajcarskich to 65 milionów funtów, a nie 10 milionów funtów, więc bylibyśmy zarobieni 650% na czysto, 550% netto. Frajer trzymał funty, ma dzisiaj 10 milionów, a cwaniak trzymał franki szwajcarskie i ma dzisiaj 65 milionów franków szwajcarskich, licz 65 milionów funtów, licz 65 milionów euro, pi razy drzwi. Tak? Czyli frajerzy trzymają funty brytyjskie, a cwaniaki trzymają, powiedzmy, franki szwajcarskie, a jeszcze inni to już w ogóle trzymają co innego. No bo zobaczmy, szanowni państwo, przecież proszę zobaczyć KSAU, GBP. Wiecie, bo ciągle do mnie głosy schodzą, prawda, jak to wszystko wygląda. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do sprzedawania swoich funtów, kupowania czego, robienia czegokolwiek, szanowni państwo, ze swoimi pieniędzmi. To wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, naukowe, szanowni państwo, informacyjno-edukacyjno-naukowe. Szanowni państwo, tutaj opieramy się na liczbach, opieramy się na faktach, opieramy się, szanowni państwo, na analizie technicznej, ale także na tym, co się dzieje na świecie, dlaczego to się dzieje, prawda? Tutaj ja niczego nie wymyślam, bo moim zdaniem ja żyję według zasady, że na świecie jest tyle prawdy, że bez sensu wymyślać kłamstwa. Naprawdę ja tego nie rozumiem, bo szanowni państwo, jak niektórzy ludzie kłamią na przykład, ale przecież na świecie jest tyle prawdy, że można tyle prawdy sobie wybrać, że można mówić tylko prawdę. Tyle jest prawdy na świecie, dobrej prawdy, ale wielu ludzi wybiera kłamstwo, no a kłamstwa jest na świecie generalnie mało, więcej jest prawdy na świecie, tylko że wielu ludzi uskutecznia kłamstwo, a ja ciągle mówię, na świecie jest wystarczająco prawdy, żeby mówić fajne rzeczy prawdziwe, niż wymyślać bezsensownie kłamstwa, tylko trzeba po prostu rozumieć tą prawdę, prawda? Przede wszystkim trzeba to zrozumieć, no i widzimy na przykład tutaj, szanowni państwo, funta brytyjskiego do złota, prawda? Proszę zobaczyć. 300 funtów za złoto, dzisiaj to jest 1925, przed chwilą było 1940, zaraz może będzie 2000, obniżyli oprocentowanie, więc funt brytyjski zaraz będzie dalej spadał, tylko to nie o to chodzi. Widzicie, to tylko pokazuje, jak Brytyjczycy tracą, szanowni państwo, jak funt brytyjski i gospodarka traci do wszystkiego. Dosłownie do wszystkiego. Funt brytyjski drastycznie stracił do franka szwajcarskiego. Funt brytyjski drastycznie, szanowni państwo, stracił do złota. Funt brytyjski traci do wszystkiego, ale jest jeszcze większy problem. Jest jeszcze większy problem. No proszę sobie wyobrazić, że w Wielkiej Brytanii, ja to ciągle powtarzam, w Wielkiej Brytanii mieszka bardzo dużo Polaków, którzy na przykład już w Wielkiej Brytanii są od 20 lat, proszę sobie wyobrazić. Od 20 lat. No i wielu z tych Polaków na przykład ma dzisiaj 45 lat, prawda? Czyli tak, 40... W Wielkiej Brytanii wielu Polaków, wiele kobiet pracuje już od 20 lat. Mają 20 lat wypracowanych. 20 lat wypracowanych. Mają dzisiaj 45 lat. I szanowni państwo, wiek emerytalny dla nich to jest 68 rok życia. To oznacza, że oni, Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii od 20 lat i mają dzisiaj, szanowni państwo, 45 lat, nie pracują od 20 lat, to oni jeszcze muszą pracować przez 23 lata do dzisiejszego wieku emerytalnego. Czyli oni razem wypracują 43 lata, aby dostać w wieku 68 lat, kto wie, może oni to przerzucą na 69, no w wieku 68 lat, emeryturę, tą podstawową, minimalną, a zarazem maksymalną w Wielkiej Brytanii. Czyli
Człowiek w Wielkiej Brytanii musi pracować w wieku, dzisiaj człowiek w wieku 45 lat, proszę sobie wyobrazić, w wieku 40, ilu z Państwa ma dzisiaj 45 lat? I oni muszą jeszcze na dzisiejszych zasadach pracować jeszcze przez 23 lata, żeby dostać minimalną, a zarazem podstawową emeryturę. A zarazem maksymalną, tak? Tylko, że to, widzicie, oni razem będą pracować 43 lata, ten przykład, człowieka 43 lata będzie pracować, tylko, że wystarczy pracować w danym momencie 35 lat, żeby dostać tą podstawową emeryturę, prawda? A zarazem maksymalną, czyli 8 lat oni przepracują bezsensownie. Bezsensownie. Co więcej, jeszcze do niedawna wystarczyło wypracować 30 lat, ale oni to podwyższyli na 35 i podwyższyli wiek emerytalny. To naprawdę jest tam bardzo dużo problemów w Wielkiej Brytanii. A proszę sobie wyobrazić, że jest ktoś, kto wyjechał do Wielkiej Brytanii, jak miał 18 lat, takich dużych ludzi jest też. No i oni nie mają dzisiaj, szanowni państwo, przepraszam najmocniej, szanowni państwo, ale żem się pomylił, jest jeszcze gorzej, ojeny, to jest jeszcze gorzej, przepraszam, widzicie, bo ja robię na żywo, ja tego nie będę ciął, bo mi się nie chce. Człowiek mylny jest, tu się po prostu znowu przejęzyczyłem tylko na ekranie, przepraszam. Jeżeli ktoś wyjechał, jak miał 20 lat, i dzisiaj ma 45 lat, no to taka osoba wypracowała 25 lat i musi pracować jeszcze przez 23 lata. Czyli razem wypracuje 48 lat, prawie 50 lat. I to nie ma znaczenia. I ta osoba nie dostanie wyższej emerytury, szanowni państwo, w tym systemie emerytalnym. Czyli razem wypracuje 48 lat, ale dostanie i tak emeryturę za 35 lat. A jeszcze kilka lat temu wystarczyło, proszę, pracować 30 lat. Czyli wypracuje, wiecie, 18 lat, gdy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, to za 10 lat taki człowiek by sobie wypracował emeryturę, prawda? Co więcej, są tacy ludzie, którzy przyjechali, proszę, jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, gdy mieli 18 lat. Dzisiaj na przykład wypracowali już 20 lat i ile oni mają lat? Człowiek, który przyjechał, szanowni państwo, gdy miał 18 lat do Wielkiej Brytanii i pracuje od 20 lat, no to dzisiaj ma lat 38. Człowiek 38. To jest bardzo młody człowiek dalej, prawda? I wypracował już sobie 20 lat. I taki człowiek, proszę sobie wyobrazić, do wieku, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, do wieku emerytalnego musi pracować jeszcze 30 lat. Czyli taki człowiek do 68 roku życia, jeżeli nie podwyższą do 70, musi zaczekać jeszcze 30 lat. Czyli razem wypracuje 50 lat. 50 lat. Ale zapłacą mu i tak tylko za 35. Więc dzisiaj tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy Polaków, no bo wiadomo, jeden przyjechał, jak miał 18 lat, drugi miał 20 lat, inny miał 25, prawda? Dziesiątki tysięcy Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii za frajer. W znacznej części. No tam za te wynagrodzenia, ale generalnie za frajer. Nie dość, że lata emerytalne dodatkowo im się nie będą liczyć w takim stanie, bo w Polsce się liczy każdy rok emerytalny. Na przykład w Polsce mamy, proszę sobie, w Polsce każdy rok emerytalny zalicza się na większą emeryturę. Taki mamy system, a tam nie. Tam nie, tam jest maksymalne te 35 i koniec. A w Polsce, jeżeli pracujesz tam, trzeba na przykład kobieta, w Polsce wystarczy, że kobieta, proszę sobie to wyobrazić, w Polsce wystarczy, że kobieta wypracuje 20 lat i ona ma minimalną emeryturę w wysokości tam teraz, nie wiem, 1500 zł, czy tam, nie wiem, 1500, 1400, czy 1600, nie wiem, ile to tam teraz jest, naprawdę, już tego nie followuję, wiecie, tam będę followował, czy emerytura znowu wzrosła o 100 zł, no, czy 20 funtów. No dzisiaj minimalna emerytura dla kobiety to jest 1500 zł i wystarczy wypracować 20 lat, żeby tą minimalną emeryturę na rękę, prawda, wypracować, czyli 300 funtów, nie? No ale ją się otrzymuje w wieku 60 lat, a nie 68. Czyli można sobie dorabiać i wtedy sobie żyjesz jak chcesz, prawda? Już przez 8 lat, czyli to jest, wiecie, to jest dużo. Spytajcie ludzi, którzy mają dzisiaj 60 lat, czy chcieliby dostać 1500 zł, tak, i sobie dorabiać, czy czekać jeszcze 8 lat. No tak jest w Wielkiej Brytanii w danym momencie. I o co chodzi? O to chodzi, że właśnie dużo ludzi, którzy ma dzisiaj 38 lat i mają wyobraź sobie, że masz 38 lat. Albo tam 40, weźmy.
40, wyobraź sobie, masz 40 lat. Wypracowałeś od 18 roku życia, mieszka w Wielkiej, wypracowałeś w Wielkiej Brytanii 22 lata. Do emerytury jeszcze jest 28 lat. 68 rok. W Wielkiej Brytanii właściwie wypracowałeś sobie kawał emerytury już. Kawał emerytury. Na podstawie dzisiejszego prawa. Mógłbyś sobie opuścić Wielką Brytanię, wyjechać sobie na przykład do Hiszpanii albo do Polski, tak? Albo do Polski i przez te 28 lat możesz sobie wyprodukować tej samej wielkości emeryturę, co z Wielkiej Brytanii. A jak będziesz pracować w Wielkiej Brytanii, bo oni spłaszczają te emerytury, bo w Wielkiej Brytanii jest system zabierania ludziom pieniędzy emerytalnych. Przede wszystkim przez podwyższenie wieku emerytalnego, po drugie przez spłaszczanie tych emerytur, przez zagrabianie lat pracy, no bo kiedyś wystarczyło 30 lat, teraz 35, potem zrobią 40, 45, są takie kraje, nie? Więc znasz ta kilkaset tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii pracuje jak pół niewolnicy pod tym kątem. Bo w tym samym czasie, jeżeli ja mam 40 lat i szanowni państwo, ja jestem w około tego wieku. Ja sobie tak pomyślałem, po co ja mam siedzieć w Wielkiej Brytanii przez jeszcze 30 lat, harować tam jak wół, a i tak nie dostanę większej emerytury. W tym samym czasie już wypracowałem sobie emeryturę, szanowni państwo, wypracowałem sobie emeryturę w Wielkiej Brytanii 22 lata, czy 20 lat. To jest, wiecie, kawał emerytury. Ja sobie przez 30 lat mogę mieszkać w Hiszpanii, bo emerytura w Hiszpanii to jest 67 rok. Ja w tym czasie mogę kawał emerytury w Hiszpanii sobie wypracować. W kraju, albo w Polsce. A kobieta to już w ogóle, no bo wiecie, nie dość, że w Polsce wiek emerytalny to jest 65 lat, w Wielkiej Brytanii wszyscy będą 68, to kobiety w Polsce w danym momencie przechodzą 8 lat. Szybciej niż w Wielkiej Brytanii. Zarabianie pieniędzy w Wielkiej Brytanii bardzo często jest złudne. W porównaniu do tego, co można mieć gdzie indziej. Tym bardziej, widzicie, więc Wielka Brytania, tak, ona się zapada, tylko że oni po prostu ten balast, ta łódź płynie i oni ten balast, a, wiek emerytalny, no to podwyższymy, to nie będzie trzeba płacić, a, było można 30 lat, no to zrobimy 35, za 5 lat podwyższą do 40 lat, że trzeba minimum wypracować, żeby dostać tą emeryturę, prawda, albo coś w tym stylu, prawda. To, wiecie, Europejczycy będą wyjeżdżać, no to wpuszczą 3 miliony Hindusów i tak dalej. Oni obniżą te płace, no to Europejczycy będą wyjeżdżać. A, zrobią, co zrobią? Indeksować emerytur ludziom, na przykład brytyjskim Hindusom, którzy mieszkają w Indiach na przykład. To w Hindustanie, znaczy w tym, no w Indiach. Na przykład, wiecie, jest dużo Hindusów, którzy mają emeryturę z Wielkiej Brytanii, na przykład oni nie będą mogli pojechać do Indii i nie będą mogli mieszkać tam na emeryturze, chcąc mieć podwyższoną emeryturę o, wiecie, inflację, wzrost cen, będą musieli mieszkać w Wielkiej Brytanii, tak? Czyli będą mogli do Indii sobie pojechać na wakacje, czy tam na pół roku w roku i wracać na pół roku w roku do Wielkiej Brytanii, żeby ta emerytura była im podwyższana każdego roku, bo przecież dzisiaj, jeżeli Brytyjczyk mieszka w Australii, jeżeli Brytyjczyk mieszka w Kanadzie, jeżeli Brytyjczyk mieszka w Nowej Zelandii, jeżeli Brytyjczyk mieszka w wielu krajach świata, to mu nie jest podnoszony poziom jego emerytury. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!